Hej, ohajo, dzień dobry, witam się z wami, tak, w nowym roku już, witam się z wami w nowym roku, to jest 1 stycznia. Przypuszczam, że pierwsze tygodnie jeszcze będę mylić, słuchajcie, fakty i pewnie jeszcze będę gdzieś tam w grudniu. Wam pokazać, bo mówiłam wam, że wam pokażę jeszcze ostatnie jakieś moje shoppingi i zakupy. Zrobiłem sobie takiego mini vloga bez wychodzenia z domu. Korzystam z wolnej chwili, a nie mam ich zbyt wiele. Jutro idę znowu do pracy, także znowu to będzie takie roztegowane. Pokażę wam, co pozakupywałam, bo jest kilka fajnych rzeczy. Może sobie odpowiemy na pytania z Q&A. I co jeszcze może? I chyba to będzie na tyle. I dopiero potem w kolejnych filmach zobaczycie try on haul ze Shein, bo mam 4 rzeczy do przymierzenia i do pokazania wam, i na pewno zrobimy sobie jakieś testy kosmetyków, bo też mam coś z Polski, także też super rzeczy z Biedry, które bardzo chciałam przetestować i będę miała chyba takie 3 produkty. I co? No i w końcu powiem wam tylko tyle, że w końcu mogę otworzyć swoje kalendarze i zobaczcie. I tutaj pierwsza rzecz, teraz muszę powiedzieć podczas właśnie tego vloga, że zostałam bardzo miło wyróżniona, bo dla mnie jest to naprawdę wyróżnienie, gdyż przyszedł do mnie dziennik. Słuchajcie, dostałam dziennik od Karoli ze stylizacji, nie muszę oczywiście mówić. Także Karola, jeszcze raz Ci serdecznie dziękuję. Bardzo, bardzo się cieszę, że przyszedł do mnie ten prezent, bo ja to dostałam w prezencie. No i oczywiście przyszedł on w pięknie zapakowanym pudle, co możecie, bo ja chyba to zapisałam, tak mi się wydaje. Możecie to zaobserwować, czekajcie, się przekręcę tu, o. Możecie to zaobserwować na Instagramie, tam na kartach. I też mówiłam wam właśnie o kalendarzu moim od taty z powiatem kołobrzeskim. Mega fajny kalendarz, jeżeli chodzi właśnie o pracę, dlatego że wspaniale tutaj możemy sobie zanotowywać cały ciąg dnia, łącznie z godzinami, co jest dla mnie bardzo, bardzo pomocne, gdyż jeżeli pracujecie, idziecie gdzieś na sprzątanie na tą i na tą, do tej łatwiej wam się tu pisze, aniżeli pisać sobie godziny. Wtedy tak jakoś trzeba wszystko szukać, a tu jest tak pięknie, chronologicznie, godzinowo, więc super sprawa. Ja już wam o tym mówiłam. No ale tutaj przejdźmy jeszcze do tego dziennika. I co jeszcze wam powiem? Oprócz tego, że jestem mega podjarana, że jest w moich rękach i że mega się z tego cieszę, był pięknie zapakowany, co odsyłam was do Instastory, Instagrama. Tam pokazuję wam i otwieramy i możecie zobaczyć, jak to pięknie przyszło do mnie zapakowane. Owszem, był problem z kurierem, ale może pomijmy, mamy nowy rok, więc może nie wracajmy do tego, co było nieprzyjemne. Ważne, że doszło, ważne, że jest ze mną i mega się cieszę. I będę miała dla was niespodziankę. Niespodziankę w takiej postaci, że takie 3 sztuki dziennika na 2019 rok, mini wersji, będę miała dla was na rozdanie. A jeżeli chodzi o to, co bym chciała, żebyście zrobili, ale raczej zrobiły, bo wydaje mi się, że taki dziennik bardziej by się przydał dziewczynom niż chłopakom, chociażby ze względu na jego design, to oczywiście bym chciała, abyście napisały mi w komentarzach pod tym filmem, jakby takie swoje uzewnętrznijcie się na temat mojego kanału. To znaczy, za co mnie lubicie, czym nie lubicie, co we mnie lubicie, co wam się podobało w ubiegłym roku lub w ubiegłych latach od mojego początku nagrywania, co byście ewentualnie wprowadziły. Także taką najbardziej kreatywną odpowiedź, w sumie 3 odpowiedzi, ja wybiorę. No i oczywiście powędrują do was 3 takie dzienniki. Oczywiście kończąc cały komentarz i jakby ten opis, dlaczego, za co mnie lubicie, co we mnie lubicie, ja bardzo musiałam o tym poczytać. Chciałabym, żeby to były rzetelne wasze opinie na temat i kanału i tak dalej, co byście jeszcze wprowadziły, jakie miałobyście propozycje na rozwój mojego kanału, czego więcej byście chciały na tym kanale, a czego mniej. Jest to dla mnie bardzo ważne, więc o taki komentarz bardzo bym was prosiła. Wiem, że nie każdy się będzie chciało wysilić, tym też bardziej wiem, że te, które to zrobią, że będzie to fajne, takie szczere i takie płynące prosto z serducha, bo na tym mi najbardziej zależy. No i oczywiście dla tych, które chciałyby taki dziennik dostać. Także
Nie jestem jeszcze pewna. Ja jeszcze się upewnię, napiszę do Karoli, czy również, ale wydaje mi się, że tak, że również z podpisem dostaniecie ten dziennik, tak jak większość tych dzienników, które wędrowały do kogokolwiek. Bardzo proszę, tutaj mamy podpis własnoręczny przez Karolę, co się rzadko zdarza, bo w sumie drukowana treść to jest zupełnie coś innego, niż jak ktoś Wam coś pisze własnoręcznie. Także trzy osoby, trzy dzienniki, a poza tym ode mnie, teraz tylko czekajcie, jakie to było hasło, Candy chyba 10. Chyba Candy 10, dostajecie 10% zniżki na te dzienniki. Jeszcze się też dowiem, tylko właśnie czy to było do końca roku, czy to jeszcze jakoś będzie obowiązywało przez jakiś czas. Wszystko się wywiem i Wam może właśnie napiszę to w opisie pod filmem, czy jakoś tak. Także trzy osoby chętne, które będą chciały dostać taki dziennik, mini dziennik. Bardzo proszę, czekam na Wasze komentarze, za co mnie lubicie, co Wy mnie lubicie, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, co Was irytuje, co Was wkurza. Takie szczere opinie na temat mój i mojego kanału. Bardzo bym chciała poznać Wasze opinie. Ta graficzna naprawdę, w ogóle wykonanie tych dzienników jest naprawdę spoko, ale no... Jak to u mnie? U mnie są opinie szczere, rzetelne, wszystko fajne. Uważam, że te dzienniki są zdecydowanie przeznaczone do przedziału wiekowego takiego do 30. Ja tak uważam, ja mam 38 i dla mnie na przykład ten dziennik mógłby być bardziej rozbudowany. Właśnie chociażby o to, że na przykład, nie wiem, jedna kartka na jeden dzień. Jeżeli ktoś używa takiego dzienniku do zapisywania wszystkiego, czyli jakaś, nie wiem, lista rzeczy, jakiejś chciej lista, czy lista rzeczy do zrobienia, co chce zrobić, czy lista opłat na przykład. Każdy sobie notuje jakieś opłaty, kiedy, co i jak. To mi brakuje tutaj właśnie takiej rozpiski, jak jest w tym Kołobrzeskim, czyli jakby jedna strona poświęcona na jeden dzień. Wtedy możemy sobie wszystko wspaniale rozpisać, więc to jest jedyny taki właśnie, jedyna rzecz, którą ja bym pomyślała i tutaj moja rada, oczywiście taka podpowiedź do Karoli, żeby też skupili się na osobach starszych, bo to jest naprawdę bardzo fajna, przydatna rzecz, bardzo dużo osób korzysta. Tak możesz. Bardzo dużo osób korzysta, słuchajcie, z dzienników, z notatników, z notesów i po co nam 1500? Bo wiecie, zazwyczaj to jest tak, że jak mamy mało miejsca do zanotowania, no to wtedy bierzemy drugi, trzeci, czwarty. No ale po co, skoro możemy mieć wszystko właśnie w jednym, więc taka moja mała dygresyjka to właśnie jest taka, że więcej miejsca, Karolcia, więcej miejsca, kochana, bo dla osób starszych również jest to fajna rzecz. Także ja potrzebuję na przykład jeszcze tym bardziej, na przykład macie dwie prace i listę jakąś do zrobienia i nagrywacie, czyli można powiedzieć, że trzy prace, no to gdzieś to trzeba wszystko umieścić, prawda? Więc zdecydowanie potrzebowałabym więcej miejsca lub właśnie tak jak mówię, godzinowo. Tu jest to zrobione dosłownie od 7 rano, słuchajcie, do 18, tak jak chyba godziny właśnie pracy. I naprawdę to wystarcza i zobaczcie, można nawet powiedzieć, że tutaj jeden dzień jest na stronie, zobaczcie jak to wygląda. Tak się zaczyna jeden dzień i on jest tylko tu, w jednym pasku, potem 10, 11, tu jeszcze wypisane urodziny, imieniny, święta i tak dalej. Więc taka forma jak najbardziej tak, bo godzinowo możecie sobie rozdysponować. Więc to jest tylko moja taka mini uwaga, że jednak te godziny są jednak ważne, właśnie do 18. A tutaj na przykład w tym dzienniku mamy, widzicie, pół strony niby, tu już jest jakaś sentencja, która nam już blokuje możliwość wpisania czegokolwiek. Tu już jest spoko, jest oczywiście miejsce, natomiast tutaj już dla mnie na przykład jest za mało. Ja już tutaj się nie zmieszczę i wiem, że będę doklejała karteczki. A tak poza tym, naprawdę dziennik, świetna sprawa. Ja uwielbiam takie rzeczy, ja uwielbiam notować, ja uwielbiam zapisywać, więc bardzo, bardzo się cieszę, że są ze mną. Fajnie, że w dwóch formach, bo tak jak mówię, jeden mogę przeznaczyć na YouTube, na drugi mogę przeznaczyć na moje jakieś prywatne zapiski, a trzeci będę miała po prostu do pracy, czyli ten poświęcam tylko i wyłącznie na pracę, a te dwa poświęcam na moją, ten na moją codzienność, ten na mój kanał. Tak sobie postanowiłam, bo ten jest dużym dziennikiem i jednak on będzie leżał koło laptopa i tu będę zapisywać sobie jakieś moje propozycje, jakieś rzeczy, które chcę zrobić na YouTubie, jakieś współprace, nie współprace, wszystko co będzie ważne. A tutaj właśnie ten, który też może powędrować do Was, to jest mini wersja tego. Tu będę sobie robić jakieś takie codzienne moje zapiski, czyli co mam ochotę kupić, nie wiem, może też i coś związanego troszeczkę z pracą, gdzie mam zadzwonić, gdzie coś załatwić.
jakieś daty spotkań i tak dalej, i tak dalej. Więc taki mój codzienniak. Więc super sprawa. Jeszcze raz bardzo Karolinie dziękuję. Także stylizacje.tv. Oczywiście odsyłam i jeszcze raz przypominam, na Candy 10 macie 10% zniżki od Karoli dla Was, ode mnie dla Was. Także w sumie od Karoli dla mnie, a ode mnie dla Was. Także to jest to. No i teraz może pokażę Wam właśnie szybciutko, szybciutko. Brygada poszła trochę na dwór, dlatego też mam tak troszeczkę, wiecie, wolnego czasu, żeby móc Wam to spokojnie powiedzieć. W tle może gdzieś słychać być kaszlowanie mojej córki. Obie jesteśmy chore. Więc przejdźmy może tak szybciutko do rzeczy z Kiko. W Kiko zakupiłam po raz kolejny moje ulubione, najulubieńsze żele Stylo. Jest to numerek 501. To są te pomadeczki nabłyszczające, które mam teraz na ustach. Często mi piszecie podczas filmów, jakie miałam w Hiszpanii: Aga, co masz na ustach? To właśnie jest dokładnie ten produkt. Czyli jeszcze raz Wam tu zbliżenie robię. Jelly Kiko i tu jest numerek 501. 501 to jest dokładnie właśnie ten produkt. Ogólnie ja robię teraz Wam vloga, ale jednak telefon musi tam stać na statywie, bo nie jestem w stanie Wam trzymać i to nagrywać. Więc to są moje pierwsze rzeczy, które bardzo chciałam kupić, a akurat Kiko jest tuż po wyjściu z Primaniego, po prawej stronie, więc super. Dalej co zakupiłam? Zabyliśmy też w The Body Shopie, zabrałam właśnie Violę do The Body Shopu, chciałam, żeby sobie po pierwsze zobaczyła. Ja uważam, że jeżeli chodzi o UK, to jest to chyba jeden z najlepszych sklepów, jeżeli chodzi o takie zapachowe rzeczy do ciała, do kąpieli, do ust i tak dalej. Poza oczywiście Laszem, który jest z kolei przeznaczony też z zapachami związany, ale właśnie tylko i wyłącznie do kąpieli na przykład. Najbardziej, z największym naciskiem, a to właśnie najlepszy sklep w UK, który ja faktycznie Wam polecam i wybrałam sobie tutaj to, co chciałam już wcześniej, czyli Peppermint Candy Cane i to jest shower gel. I druga opcja to jest banana shower cream. Ja z tej serii, jeżeli chodzi o bananową, miałam szampon do włosów i mówiłam Wam, że nie polecam. Tak jak pięknie pachniał, to było wszystko. Ja nie widziałam, żeby on coś robił z moimi włosami. Mało tego, w ogóle się nie pienił, a ja lubię, jak się szampony pienią. Więc jeżeli chodzi o szampon, nie polecam, a jeżeli chodzi o do kąpieli, myślę, że się fajnie spisze, będzie ładnie pachnieć. Natomiast na ten temat dopiero Wam się wypowiem, bo jeszcze nie próbowałam. Wygląda fajnie, pachnie przepięknie, więc zobaczymy. Więc to są dwa produkty. Trzecim produktem w ogóle był krem do rąk, który chyba już używałam. Powinna być go w torebce, czekajcie. Tak mam. I ten krem też wybrałam sobie oraz właśnie Violi. Polecam Wam go serdecznie. Zapach jest fantastyczny. Jeżeli lubicie połączenie słodkości z miętą, to Wam się zdecydowanie spodoba. Ja uwielbiam tą serię i już Wam o tym mówiłam na vlogu, jeszcze takim całkowicie przedświątecznym, jak byliśmy właśnie w Edynburgu, to Wam pokazywałam na vlogu właśnie dokładnie tą serię. Pachnie obłędnie, jak te cukierki Candy Cane. Miałam je na choince, ale chyba nie wiem, czy dzieciaki nie wyżarły, no. Następne rzeczy, jakie zakupiłam, to są... Aha, sorry, jeszcze w The Body Shopie kupiłam takie coś i nie do końca chyba Wam to polecę. Nie jest, uważam, to warte swojej ceny. To jest tylko jedyne moje zdanie, że nie jest to warte ceny. Jest to nic innego jak Shine Lip Liquid z arganem, z olejkiem żyżoby i maruli. Może i skład fajny, pisze też Strawberry Bonbon 002. Ale to jest, zobaczcie, to jest po prostu... To jest... Pachnie faktycznie trochę truskawkami. Ale uważam, że daje minimalne, zbyt minimalne jak dla mnie. Ja lubię, jak się usta błyszczą. Jeżeli pisze shine, to ma być shine. A nie, że, wiecie, posmaruję i za chwilę to zliżę i jest po shine. Nie powinno to w takim razie kosztować 7 poundów. 4 za 4 funty, owszem, ale nie za 7. Fajny produkt, ale nie za tą cenę, czyli nie jest wart swojej ceny, uważam. Dalej, rzeczy, jakie bardzo chciałam zakupić i w sumie po co weszłam do Superdraga. Ogólnie to była jedna rzecz, to była ta rzecz. Chciałam znaleźć w końcu i znalazłam, udało się, je, Revolution i to był ten najsłynniejszy lip topper Luxuries. I to jest dokładnie ten produkt, bardzo dobrze Wam znany. Ja ostatnio wybrałam ten złoty, ten goldowy, a tutaj mamy rose gold. Zobaczyłam u Kitulca na Instastory, jak akurat pokazywała efekt tego, co miała na policzkach. Wiadomo, słynne glow Kitulca. Taka Glow Revolution, jest to Prime Set Glow.
jest napisane shake well before use, czyli trzeba dobrze strząsnąć. Więc to jest druga rzecz. I trzecia rzecz, jaka stała praktycznie przy kasie, i to jest Zoella, nic innego jak Mer and Bright Bubble Bath. Czyli mamy coś do kąpieli. A że Amelka polubiła ostatnio, słuchajcie, tutaj kąpiel z bombami, to pomyślałam, że powinno jej się też to spodobać i chyba sobie dzisiaj może takie malutkie spa zrobimy. No nie wiem, to chyba trzeba coś odtegować. W każdym razie widzę, że to jest jakieś takie też świecące z brokatem. Chciałam powąchać, ale gdzieś to jest pewnie zaklejone. Taki produkt, dajcie znać, czy znacie, czy nie znacie. Oby fajnie pachnią i oby faktycznie te bąble były. Jak tak będzie, to będzie super i chyba za to dałam 5 czy 6 funtów, jakoś tak. To jest wszystko, jeżeli chodzi o Superdruga. Uwaga, zakupiłam rzecz mega fajną. Homedics Beauty Blossom Mini i jest to nic innego jak taka mini spa szczoteczka do mycia twarzy i przypomina nic innego jak słynne jak się to nazywa? Zapomniałam teraz, Foreo? I powiem Wam, że nie chce mi się wierzyć, że to się podobnie nie spisze. Ja uważam, że płacimy często i gęsto za marki, niestety. Zobaczcie, opcja na baterię, tutaj ma takie wypustki, tak to wygląda. No i co? I zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie czyścić. Trzeba tu zdjąć baterię. Dalej zakupiłam też, ponieważ po świętach są promocje, wiadomo, był jeszcze Boxing Day i cały czas wyprzedawali wszystkie świąteczne rzeczy i z 8,50 wszystko było na pół ceny, czyli 8,50 na pół. Zakupiłam pędzelki. Pędzelki tylko i wyłącznie do oczu. Są tu 4 pędzelki plus jeden taki jakby aplikatorek. Tak to wygląda. Taki zestaw. Ja potrzebuję w sumie niewielu pędzelków, ale chciałam właśnie jakiś taki precyzyjny, wąski, języczkowy do powiek. Chodź. Także zakupiłam, a 8,50 bym je dała. Hejo! No to test, to test. Od pizamy jeszcze co kupiła taką one-size'ową. I słuchajcie, jakaś nowość od Listerine Go Tabs. Są to jakieś niby tabletki, które niby działają jak płyn do płukania jamy ustnej, które trzeba ssać. I zobaczymy, jak się to spisze. Jeszcze nic Wam nie powiem, ale jeżeli się fajnie spiszą, też były teraz w przecenie. Dałam za te tabletki chyba 4 funty za 16 tabletek. Tak jak mówię, przecena. Nie wiem teraz, czy pół ceny, czy ile. Czyli coś do ssania. Dalej, przejdźmy tu szybko do Primaniego. Primani, co my tutaj mamy? Chusteczki, smarkaczki, to nie muszę się rozdrabniać. Kupiłam Gracjanowi spodnie, takie co uwielbiam, ja w Primarku je bardzo lubię, czekajcie, bo gdzieś włos. Wzięłam mu już teraz na 11-12 lat, pomimo iż on teraz w styczniu będzie kończył 10. Za piątaka, słuchajcie, takie dresówki, zwykłe, proste, ja bardzo lubię te spodnie i co jest dla mnie plusem, są wiązane w pasie. Czekajcie, bo chyba kot musiał gdzieś wskoczyć do torby. No, także takie spodzienki, mega fajne dresówki, ja Wam je polecam dla chłopców. Tutaj oczywiście kupiłam sobie ściereczki do twarzy, z myślą właśnie o twarzy, 3 face cloth i one były po 1,30 funta. Także 3 ściereczki do mycia twarzy. I zakupiłam również sobie do pracy primarkowe, eskowe spodnie, nie widzę tu ceny, ale one chyba były po 3 funty. Tak, już widzę cenę, czekajcie. Z 8 na 3, 3 funty, a ja potrzebuję po prostu czarnych spodni, ciepłych w miarę do roboty. Także spodenki, fajna sprawa. I rzecz chyba już ostatnia, jeżeli chodzi o Primarka. Kurtka, kurtka, z której mega się cieszę i na którą też namówiłam właśnie Violę, żeby też sobie wzięła, bo wyglądała superowo. Jest to kurtka, która kosztowała 30 funtów, a z 30 jest przeceniona na funtów 15. Ja wzięłam sobie rozmiar S i nawet Wam pokażę, zademonstruję, mimo iż jestem w piżamie. A i jeszcze ta bluza, którą mam na sobie. To też była z Primarka i za chwilę Wam też pokażę. Ale najpierw pokażę Wam kurtkę, zobaczcie. Rozmiar S. To jest taka w sumie M-ka, chyba można nawet by powiedzieć. No to nie jest taka S-ka, S-ka. Nie jest taka S-ka, S-ka, to jest raczej właśnie taka mała M-ka. I kurtka prezentuje się tak. To jest oczywiście jeszcze ze stójką. Ma jeszcze kaptur. Tutaj ma takie fajne rękawy, słuchajcie, właśnie jak... to jest ten! Taki ten myk, co ja lubię. Patrzcie, ona ma te mini rękawiczki. A ciekawe, czy... Wiola, widziałaś to? Że ma tą opcję jak rękawiczki. Ja mówię, myślałam, że teraz mam dziurę. Zobacz.
Patrz, na palce, fajne, że jak jest wam zimno, to zobaczcie. Ta opcja, że wyjmujecie palucha. Czad. Bardzo fajne, praktyczne. Tak się Też masz, nie? Fajnie, jak rękawiczki, ciepłą łapę od razu. O, i takiej jest długości. Tutaj ma jeszcze kieszenie, pod spodem jest polarek, jest naprawdę ciepła. No i słuchajcie, z 3 dych na 15. No dajcie mi znać, kto by nie wziął. Także mamy takie same kurtałki. Mam nadzieję, że uda nam się gdzieś wyjść na spacer i sobie cykniemy fotę w takich samych kurtałkach. Bardzo fajne i praktyczne. Uważam, bo tak jak Viola założyła na siebie i ona na przykład miała tego dnia elegantsze buty, ja byłam w Adidasach i pasowała idealnie jej, więc ona jest super uniwersalna do Adidasów, czyli na sportowo oraz elegancko. Elegancko nawet jeszcze też fajniej, bo tak wiecie, obcasik i taka, ona jest taka fajna, naprawdę. Nie wiem, jak będzie w praniu, z praniem i tak dalej, ale postaram się jej tak szybko nie wybrudzić. Tu jest fajna, ciepła pod szyję, ciepło, nie trzeba szalika. No i jak zimno, od razu rękawiczki i jeszcze od razu kaptur. Wyglądam jak Eskimos trochę. Więc to jest to, ale ciepło jest. Ja, bo mi też tak gorąco. Więc to jest ostatnia rzecz z Primarka. Rozmiar S, tak jak powiedziałam. I to jest chyba wszystko. I ostatnie rzeczy... No wszystko, tak. I ostatnie rzeczy... Aha, i ta bluza, sorry. Ta bluza. Tu gdzieś jest jej metka. Mam. Ona była z 10 na 5. Tak wygląda metka. Z 10 funtów na piątaka. Także też super. I też wziął chyba sobie Pawcio, nie? Dominik. Pawcio i Dominik. A czemu ty nie wziąłeś? Nie wiem właśnie. Kurde. Naprawdę fajna. Podoba mi się oczywiście opcja Coca-Coli. No wiadomo, nie muszę mówić. Także fajna. Za piątaka dychy bym nie dała. To już wam powiem szczerze. I mam tutaj dwie rzeczy. Byliśmy też ostatnio z Violą w New Looku. I zakupiłam. W każdym razie taka jest jedna bluza. Też jest fajna, że ją nosiłam. Już widziałyście ją na pewno nawet na story. I za nią dałam, już wam mówię, była metkę. Z 16 była na 11,19. Była jaka cena? 11 funtów 19 pensów. I teraz była na 8. I wyobraźcie sobie jeszcze, co jest najlepsze, że to jest rozmiar 14. To jest niby rozmiar 14, ale chyba lat, słuchajcie. Tylko 42. Także warto po prostu przymierzać, słuchajcie, to jest po prostu normalnie nic jak M-ka i nie żadna 14. 14 to ja nie wiem, to moja mama chyba nosi 14. Bez przesady, miałaby to na pół cycka. W każdym razie druga rzecz to jest taki znowu crop top, wiem, przekleństwo, ale strasznie mi się spodobał kolor i widzę, że on jest przekłamany. To jest taka jaskrawa cytryna. Tu nie widać tego, nie widzicie tego w kamerze absolutnie. Przekłamany jest ten kolor, o teraz. No, to prawie taki jak teraz było. Widzicie? Zależy od światła, widzicie inny kolor tego swetra. Dobra, bo jeszcze za chwilę będzie niebiesko-różowy. Także taki sweterek dla koloru go wzięłam. No i dlaczego też go wzięłam? Bo był z 16 na 6. On był z kolei na stoisku dla młodzieży na 14-15 lat. To jest ta kolekcja 915 Generation. O, dokładnie to. Także tak się prezentują moje zakupy. Fajny, bo ma długi rękaw, więc pomyślałam sobie jakąś kamizelkę, coś na niego będę nakładać i tyle. Ale właśnie dla koloru. Bardzo mi się kolor spodobał. Taki cytruskowy, lemonkowy i tak dalej. Więc to by były wszystkie moje zakupy, takie chyba najnowsze. No i do tego dochodzą jeszcze, tak jak mówię, rzeczy z Polski. I to wszystko. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Później jeszcze się może właśnie do was odezwę i odpowiem wam na pytania, tylko muszę znaleźć telefon, bo jeszcze na starym telefonie mam pytania chyba wasze z Q&A, a jak nie to na tym. Muszę to zerknąć i muszę je tak czy siak przesłać gdzieś na inne urządzenie, żeby potem móc je przeczytać. No i to było na tyle. Ja się teraz z wami pożegnam i odezwę się do was wkrótce. Okaże się, czy to będzie już w nowym filmiku i kontynuacja tego vloga, czy to będzie jeszcze wciąż ten sam. Przypominam tylko, jeżeli chcecie wygrać, zdobyć, może bardziej zdobyć niż wygrać, taką wersję mini dziennika 3 mam dla was do przekazania. Jedyne co musicie zrobić, to napisać w komentarzu pod tym filmem, co lubicie na moim kanale, za co lubicie mój kanał, za co lubicie mnie, co we mnie nie lubicie, co was irytuje, co was denerwuje, co byście dodały, co byście odjęły i tak dalej. Najfajniejsze opisy poczytam, wybiorę i zdecyduję, do kogo powędrują 3 dzienniki.
Na koniec komentarza bardzo proszę wpisać tylko maila, bo na podstawie maila będę się kontaktować w sprawie adresów, no i numerów telefonów, które będą mi potrzebne dla kuriera. Sprawa, także ja Wam polecam wziąć udział, bo naprawdę dzienniki to fajna sprawa. Także od czegoś nowy rok trzeba zacząć. A najlepiej zacząć od zapisywania sobie tego, co nam by nie umknęło. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia, odezwę się do Was. Być może jeszcze dzisiaj, jak nie, no to może jutro. Bye-o!